Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informację dnia. Do limitu 5 osób na imprezach organizowanych w domu nie będzie wliczało się zarówno gospodarzy spotkania, jak i osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, przewiduje to rozporządzenie rządu. Do odwołania został przedłużony zakaz organizowania w domach imprez i spotkań powyżej 5 osób. Do tego limitu nie wlicza się jednak osoby organizujące imprezę oraz osób z nią mieszkających. Zgodnie z nowymi przepisami, do limitu nie będzie się także wliczało osób zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. Rozporządzenie przewiduje również, iż od 31 grudnia od godziny 19 do 1 stycznia do godziny 6 na obszarze Polski obowiązuje zakaz przemieszczania się. Wyjście z domu będzie możliwe wyłącznie w celu wykonywania czynności służbowych lub zawodowych, wykonywania działalności gospodarczej oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego. Do 17 stycznia zakazuje się organizowania zgromadzeń z wyłączeniem tych organizowanych na podstawie zawiadomienia albo decyzji, przy czym nie może w nich uczestniczyć więcej niż 5 osób. W przestrzeni publicznej nadal obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa. Od najbliższego poniedziałku w godzinach od 8 do 16 osoby do 16 roku życia mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Zasada ta nie obowiązuje, kiedy dziecko idzie do szkoły czy na zajęcia w ramach półkolonii. 28 grudnia wejdą w życie nowe przepisy dotyczące ograniczeń w związku z epidemią. Zamknięte pozostają baseny, siłownie, dyskoteki i hotele. W przypadku hoteli wyjątkiem będą wyjazdy służbowe. Wczoraj w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie nowych ograniczeń. W dniach od 28 grudnia do 17 stycznia zawieszona zostanie działalność basenów, akwaparków, siłowni, klubów fitness i dyskotek. Zamknięte pozostaną także hotele. Wyjątkiem będą hotele robotnicze oraz hotele dla pracowników sezonowych, pracowników medycznych, służb mundurowych, sportowców oraz pacjentów i ich opiekunów. Jednak każdy nocujący w hotelu służbowo będzie musiał przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające ten fakt. Ten sam okres lockdownu obowiązuje restauracje. Do 17 stycznia punkty gastronomiczne nadal pozostaną zamknięte. Mogą wydawać posiłki jedynie na wynos. Od północy obowiązuje zakaz lotów z Wielkiej Brytanii do Polski. Zakaz wprowadziły polskie władze po wykryciu na Wyspach nowego wariantu wirusa SARS-CoV-2. Odnotowano ponad 6 tysięcy zakażeń nową odmianą koronawirusa, głównie w południowej i południowo-wschodniej Anglii. Nowy wariant rozprzestrzenia się szybciej niż znana dotychczas odmiana, ale nie wydaje się, aby powodował poważniejszy przebieg choroby i nie miał zareagować na opracowane już szczepionki przeciwko COVID-19. Od niedzieli wiele krajów Europy i spoza niej wprowadziło ograniczenia w transporcie z Wielką Brytanią. Polska od północy wprowadziła zakaz lądowania na terenie naszego państwa samolotów z lotnisk położonych m.in. na terytorium Wielkiej Brytanii oraz Irlandii Północnej. Nowe rozporządzenie wydłuża obowiązywanie poprzedniego w sprawie zakazu lotów do 6 stycznia. Lista państw z zakazem lotów do naszego kraju obejmuje także Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Gruzję, Jordanię, Armenię, Kosowo, Macedonię, Serbię, Stany Zjednoczone, z wyjątkiem lotnisk w Stanach Illinois i Nowy Jork. Na liście nie ma krajów z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Strefy Schengen. Nie milkną echa po kolejnej profanacji chrześcijańskich symboli. Chodzi o okładkę magazynu Wysokie Obcasy, dodatku do Gazety Wyborczej. Pojawił się na niej wizerunek Matki Bożej w maseczce z piorunem i czarnym parasolem w ręku. Autorką grafiki na łamach dodatku do Gazety Wyborczej jest Marta Frey. Ilustracja przedstawia Matkę Bożą w maseczce z błyskawicą i z czarną parasolką, symbolami zwolenników zabijania dzieci poczętych. Opublikowanie przez tygodnik o ewidentnie feministycznej orientacji, lewicowej orientacji, z takiej grafiki nie miało innego celu niż to, aby skrzywdzić szereg chrześcijan, dotknąć
chrześcijan tym wizerunkiem. Mówi mecenas Bartosz Lewandowski z Instytutu Ordo Iuris. W związku ze skandaliczną grafiką do prokuratury ma zostać złożone powiadomienie o przestępstwie z artykułu 196 Kodeksu Karnego. Analizowane są również inne kroki prawne, w tym powództwo o zadośćuczynienie przeciwko wydawnictwu i autorce. Działania prawne, które są podejmowane, mają właśnie na celu zwrócenie uwagi na to, iż jest to nieakceptowalne w systemie prawnym Polski, aby tego rodzaju prowokacje niespecjalnie wyrafinowane przeprowadzać. Jednak to nie pierwsza tego typu profanacja. To się wpisuje w pewnego rodzaju ciąg zdarzeń, który ma tak naprawdę deprecjonować poglądy katolickie w sferze publicznej. Temu nie wolno ulegać. Trzeba jasno wyrażać swoje stanowisko. Wcześniej w aureole Matki Boskiej Częstochowskiej zostały wpisane barwy symbolizujące środowiska LGBT. Do licznych profanacji dochodziło także podczas protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. A to już figura świętego Józefa w Pile. To wymaga odpowiedniej reakcji i przepisów prawa, mówi Andrzej Michałowski ze Stowarzyszenia Godność. Trzeba po prostu być stanowczy i karać, mieć artykuł, który mówi, że nie tylko, bo ktoś tam mówi, jakie uczucia, co to są uczucia. Jeden mówi, że uczucia są, ja obraziłem, a drugi mówi, a mnie, moich uczuć nie obraził. Obraża się nie tylko uczucia, obraża się symbole naszej wiary. Wciąż brakuje odpowiednich przepisów, które rzeczywiście chroniłyby uczuć religijnych w Polsce. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski podkreśla, że tutaj przede wszystkim sądy nie stają na wysokości zadania. Aktualny standard orzeczniczy jest zdecydowanie poniżej oczekiwań, poniżej standardu strasburskiego. To także zapisy w innych aktach prawnych. Że kodeks wykroczeń pozostawia wiele do życzenia. Ten standard ochrony, co ostatnie lata, ostatni rok pokazał, kodeksu pracy jest również niewystarczający, też ochrona cywilnoprawna, więc jest wiele na pewno tutaj rzeczy do zrobienia i pracujemy nad tym właśnie w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, żeby właśnie te przepisy były bardziej precyzyjne. Dlatego też w celu monitorowania przemocy wobec katolików Ministerstwo Sprawiedliwości finansuje z Funduszu Sprawiedliwości ośrodek badania przemocy wobec katolików. To spowodowało, że jest teraz kilka organizacji, które właśnie monitorują różnego rodzaju zachowania o charakterze kryminalnym, właśnie naruszające wolność religii, wolność słowa i to rzeczywiście działa i jest potrzebne. Wobec aktów znieważania miejsc kultu jest także reakcja ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Prokurator generalny skierował wniosek o uchylenie immunitetu posłance lewicy Joannie Scheuring-Wielgus. Ma to związek ze śledztwem, jakie w październiku wszczęła toruńska prokuratura. Chodzi o złośliwe przeszkadzanie w wykonywaniu aktów religijnych, między innymi przez Scheuring-Wielgus. Za ten czyn grozi grzywna, kara ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do lat 2. Bogdanka będzie wydobywać węgiel energetyczny w Polsce najdłużej. Dodatkowo w przyszłym roku planowane jest rozpoczęcie drążenia 4 odwiertów, które mają potwierdzić występowanie węgla koksującego na Lubelszczyźnie. Nowa strategia Bogdanki zakłada, że spółka w latach 2021-2040 przeznaczy na inwestycje łącznie 8 miliardów złotych, z czego na działalność podstawową 4 miliardy 100 milionów złotych. Ma utrzymywać produkcję na średnim poziomie 8,8 miliona ton do 2040 roku, przy czym w latach 2021-2025 średnia ta ma wynosić 9,7 miliona ton. To podmiot, który wydobywa węgiel w sposób efektywny i który kończy także ten trudny rok dla górnictwa i w ogóle dla biznesu w Polsce, okres, który jest naznaczony pandemią, z dodatnim wynikiem finansowym. Bogdanka będzie wydobywać węgiel energetyczny w Polsce najdłużej. Będziemy fedrować tak długo, jak długo będą warunki, jakie będą uzgodnienia z rządem i Komisją Europejską. W tym zakresie jesteśmy przygotowani do 39
roku minimum. Oprócz wydobywania węgla energetycznego rozpocznie na Lubelszczyźnie poszukiwania cennego węgla koksującego. W przyszłym roku planowane jest rozpoczęcie drążenia 4 odwiertów, które mają potwierdzić występowanie węgla koksującego na Lubelszczyźnie w obszarze nad wschód od Tomaszewa Lubelskiego i na południe od Chrubieszowa. Jednak głównym założeniem Bogdanki jest utrzymanie miejsc pracy. Wdrożenie nowej strategii to przede wszystkim gwarancja utrzymania zatrudnienia. Przynajmniej mamy taką nadzieję na obecnym poziomie. Bogdanka bierze odpowiedzialność za region, w którym działa, region, w którym o problemy z zarobkami nie trudno. Mamy świadomość odpowiedzialności za region, za powiat łęczyński, ale nie tylko, bo to są i powiaty również chełmskie. Natomiast miejmy świadomość tego, że nieopodal są gminy, które są najbiedniejsze w całej Unii Europejskiej. Coraz mniej czasu do końca roku, co oznacza także mniejsze szanse na porozumienie w sprawie Brexitu. Państwa europejskie w napięciu obserwują negocjacje pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską. Kolejne negocjacje nie przyniosły porozumienia. W niedzielę zakończyło się spotkanie negocjatorów. Właśnie dowiedzieliśmy się, że dzisiaj nie będzie porozumienia, dlatego Parlament Europejski nie będzie w stanie wyrazić zgody na zawarcie umowy w tym roku. Poinformował po spotkaniu brytyjski europoseł. Wczoraj odbyło się także nadzwyczajne posiedzenie brytyjskiej grupy koordynacyjnej w celu omówienia dalszych działań. Obie strony wzywają się nawzajem do ustąpienia co do warunków umowy. Unia Europejska nadal dąży do sprawiedliwego, wzajemnego i wyważonego porozumienia. Szanujemy suwerenność Wielkiej Brytanii i spodziewamy się tego samego. Spór dotyczy prawa wspólnoty do połowów na wodach brytyjskich oraz stworzenia uczciwych zasad konkurencji dla obu stron. Oliwy do ognia dolewa Francja, która zaostrza swoje warunki. Oczywiście chcemy umowy, byłaby dobra dla wszystkich, ale nie jakakolwiek umowa. Mamy pewną liczbę czerwonych linii, szczególnie w kwestii handlu i rybołówstwa. Kwestia jest omawiana, trwają negocjacje. Rozwiązanie problemu Brexitu jest wyborem politycznym, którego musi dokonać Wielka Brytania. Teraz czekamy na zakończenie tych negocjacji. Choć są one coraz mniej prawdopodobne, zauważa politolog dr Tomasz Niedokos. Gdyby w ostatniej chwili zostało zawarte porozumienie, to może być na początku roku, na przykład okres handlu między Unią Europejską a Wielką Brytanią na zasadach Światowej Organizacji Handlu, a potem powrót do bezcłowej wymiany, więc wszystkie scenariusze są w tej chwili możliwe. Okres przejściowy kończy się wraz z końcem tego roku. W przypadku braku umowy handlowej od 1 stycznia w Wielkiej Brytanii obowiązywać będą cła, kwoty ilościowe i inne bariery, a to spowoduje wzrost cen i spadek obrotów handlowych. Rosja nie jest zamieszana w cyberatak na instytucje w Stanach Zjednoczonych. Mówimy o tym oficjalnie i stanowczo, powiedział rzecznik Kremla. Cyberataki trwają od wiosny i zostały wykryte przez firmy prywatne zaledwie kilka tygodni temu. Sekretarz stanu Mike Pompeo w piątek oznajmił, że za zmasowanym atakiem hakerskim, w wyniku którego zostały zinfiltrowane m.in. liczne instytucje rządowe Stanów Zjednoczonych, stoi rosyjska służba wywiadu zagranicznego. Rosja temu stanowczo zaprzecza. Jak zaznaczył rzecznik Kremla, wszelkie oskarżenia są gołosłowne i wynikają z rusofobii, które, jak podkreślił Dmitrij Pieskow, pojawia się przy jakichkolwiek incydentach, które Rosji w żaden sposób nie dotyczą. To były informacje dnia, więcej o 10:00. Zostańcie Państwo z telewizją Trwam. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Karolina Gierat, zapraszam na prognozę pogody. Na wschodzie, a także na południu wyż. Nad pozostałym obszarem niże z frontami atmosferycznymi. Warunki pogody nad Polską kształtować będzie zatoka niżowa z frontem. Do naszego kraju napływa chłodna masa powietrza. Nad przeważającym obszarem Europy gruba warstwa chmur. W Paryżu, w Berlinie, a także w naszej stolicy opady deszczu. Jedynie na południu pojawi się słońce. Najchłodniej w Moskwie 1 stopień, a najcieplej w Marsylii 15 stopni. Sprawdźmy, jaka pogoda czeka nas w Polsce. W naszym kraju pochmurnie i deszczowo. Z biegiem dnia przy wschodniej granicy, a także na zachodzie intensywne opady deszczu.
od Pomorza przez centrum aż po Małopolskę przejaśnienia. Temperatura maksymalna od 4 stopni na wschodzie do 12 stopni w Szczecinie, a także w Zielonej Górze. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowych i południowo-zachodnich kierunków. Na barometrach 1013 hektopaskali. Zapraszam na przegląd regionów.